Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Testujemy i rozdajemy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek i zostawić komentarz pod spodem, bo to daje Wam możliwość uczestniczenia w naszym rozdaniu, które trwa przez tydzień. A teraz zobaczcie, co udało mi się znaleźć w sklepie. Dzisiaj skupimy się chyba bardziej na tych naszych tutaj rzeczach do pisania i tutaj są takie fajne art żurnale w cenie 9,35. No, widziałam, że dziewczyny już brały i że są fajne. Weźmiemy chyba sobie dwa do testów, a przy okazji będą do rozdania. Mamy trzy wzory, więcej chyba nie ma. Nie, trzy ładne wzory. To weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie, dobra, dwa takie same na rozdanie i jeden wezmę dla siebie chyba. O, i takie coś dzisiaj bierzemy. W sklepie znalazłam art journal, ale stwierdziłam, że nie będzie to produkt, który typowo będę testować, tylko będzie mi służył do testów pomocniczych, że tak powiem, rzeczy, które będę używać. I dzisiaj głównym naszym tematem, oprócz tego, że będziemy korzystać właśnie z tego żurnala, będą kredki akwarelowe. Wyglądają jak świecowe kredki akwarelowe. Tim Holtz ma coś w swojej ofercie podobnego, tylko że u Tima Holtza kosztuje to około 120 zł, a tutaj wydaliśmy na to dokładnie chyba 5,89. Mamy tutaj kredki i przeczytam tak. Zestaw akwareli z medium kryjącym, 10 kredek akwarelowych, jeden pędzel na wodę, jeden sztyft maskujący. Bardzo jestem ciekawa tego zestawu i właśnie, żeby go przetestować, wykorzystamy sobie art journal. I te dwie rzeczy będą dzisiaj do zdobycia w naszym rozdaniu. A teraz przejdziemy na widok na dół i potestujemy sobie ten zestaw. Tak wygląda nasz zestaw. Zaraz sobie otworzymy to. Zobaczymy, jak on wygląda w środku. Powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo ciekawa tego zestawu. Ten art journal ma naprawdę fajne, dosyć grube karty. Zobaczcie, tak wygląda w środku. Tutaj mamy jakąś kieszonkę. Też bardzo fajnie wygląda, więc stwierdziłam, że idealnie nam się nada na testowanie właśnie tych akwarelowych kredek. Na pewno jeszcze w jakimś filmie go wykorzystam i na pewno jeszcze będzie do zdobycia. A w tym filmie sobie podzielimy, będą do zgarnięcia kredki, będzie do zgarnięcia art journal osobno. Pamiętajcie, że jeszcze do tych rzeczy dokładam maski, tekturki i HDF-ki, więc warto taką paczuszkę sobie zawalczyć. Wystarczy tylko zostawić komentarz, o tym powiem później. A teraz zobaczymy może, jak działa cały ten zestaw. Tutaj mamy taką białą kredkę, która służy niby do maskowania. Tak jak ona ma działać jak płyn maskujący, tylko podejrzewam, że jej nie zetrzemy tak jak płyn maskujący jest używany w akwarelach. No ale zobaczymy. Powiem Wam, że za taką cenę taki zestaw gdzieś tam do tych żurnali do robienia sobie teł na przykład może to fajnie wyglądać. Ja sobie zacznę od tego, że dobra, nie będę w czyimś żurnalu pisać. Ten żurnal będzie do zdobycia i będzie czysty, a ja sobie wezmę ten i w tym swoim sobie potestuję, bo tutaj będziemy troszeczkę mazać. I najpierw zacznę od tego, że przetestujemy sobie każdy z kolorów. Ja najpierw sobie to porysuję. Weźmiemy sobie pędzelek. Już może użyjemy tego. Może użyjemy. No, nawet mi się udało nie rozlać. Udało się nie rozlać. W ogóle odwrotnie się zakręca pędzelek. Zobaczymy, jak to nam zadziała w rozmazaniu.
Zobacz, daje nam efekt faktycznie akwareli. Tak dość delikatnie to wychodzi. Jeżeli chodzi o pędzelek, to takie kolory są, jak widać, bardzo delikatne i tak do końca się wcale tutaj nie rozmazują. Ale zaraz sobie potestujemy też inaczej. No rozmazuje się, nie? Rozmazuje się. Mam tutaj taką miseczkę z wodą. I teraz chciałabym zobaczyć coś takiego, jak namoczę tą kredkę. Ale to działa jak kredka świecowa i tak naprawdę nie bardzo ona się moczy. Wiem, że te kredki Tima Holtza, to one od razu się tak jakby rozpływają i ten pigment jest od razu. Te kredki zachowują się jak kredki świecowe. Dzisiaj na niektórych widać od razu ten efekt takiej kredki świecowej, a na niektórych nie. Nie wiem, od czego to jest zależne. Tak się prezentują rozmazane. Ja powiem Wam, że mam jeszcze chęć zobaczenia. Tutaj mam przygotowane rzeczy, które są mi potrzebne. Ale mam chęć zobaczenia tego, jak... Ja tu mam folię położoną. I ja bym chciała sobie zobaczyć, jak się sprawdzi. Jak się sprawdzi kolor, który ja... No miałam to skrobać. Ja bym chciała tu dodać wody. Żeby sobie tak, wiecie, rozpuścić tak jakby tą akwarelę. I jestem ciekawa, jak to się zachowa. Czy uda mi się zrobić z tego taki, wiecie, płyn. Rozpuszcza się. Trzeba trochę cierpliwości. Czy to bym chciała zobaczyć? No, na folii się fajnie rozmazuje. O, zobaczcie, widzicie? To mam takie grube te kawałki. Ale blenduje się fajnie tutaj. Chciałabym zobaczyć jeszcze tą naszą kredkę. Jak ona działa? Czy faktycznie... No, nie widać jej, ale teraz zobaczymy. Wezmę sobie jeszcze tutaj tak grubiej coś narysuję, nie wiem co. Kombinuję, nie? Nie wiem co, ale coś kombinuję. Muszę przetestować tą. Akwarele można z tego uzyskać jak najbardziej. Zobaczcie. Efekt fajny. Rozmazuje się ładnie. Ale nie wiem, jeszcze nie odkryłam działania. Białej kredki. Chyba, że ja to później muszę zetrzeć. Zaraz zobaczymy.
Mam gumkę przygotowaną też. Gdzie jest moja gumka? No patrzcie, to faktycznie gumkę trzeba. Ale to mi wyciera też. Jeszcze nie wyschło dobrze. No niby odkrywa. Ale ja tu chyba coś robię źle. Pomału. Delikatnie. Tam na rysunku jest narysowane, że niby trzeba omijać tą białą kredkę. Ale no jak ja mam ją ominąć, no? Nie sprawdza to się tak, jak tutaj piszą. Chyba, że nie wiem, nie można ciepła używać. No tutaj mi się odkryły te moje gwiazdki, zobaczcie. Tutaj nie wiem, o co chodzi. Nawet palce mi się to odkrywa, ale może to jest kwestia tego, że ja używam czegoś ciepłego. I teraz mi to działa, nie? Faktycznie woda nie zostawia. Nie zostaje tam. Efekt akwareli jak najbardziej do uzyskania. Zobaczymy tylko zaraz jeszcze. Tam jest napisane, że można po tym normalnie rysować, ale wydaje mi się, że dużo lepiej to nam się sprawdzi, jak nie porysujemy bezpośrednio po tym białym kolorze, tylko porysujemy już rozcieńczoną naszą kredką. Nie chcę suszyć, żeby nie było. Takie gorące, no dobra, trochę z daleka, nie? Ale podejrzewam, że teraz, jak przejadę palcem, to mi się zmarzy ten biały. Jeszcze wiecie co, zaraz zobaczymy zwykłą akwarelę. Mam tu jakieś akwarele z Primy. Powiem wam, że jestem ciekawa. Wezmę sobie tą białą kredką, tak samo narysuję jakieś tam kółka, bo to najszybciej. I weźmiemy sobie jeszcze akwarelę po prostu taką normalną. O i zobaczcie, zwykła akwarela absolutnie w ogóle po tym nie maluje. Teraz widać, nie? To są akwarele z Primy. I zobaczymy. Zupełnie inaczej się to zachowuje.
Powiem Wam, że to biały coś może być fajne. Jeżeli to się tu sprawdzi, to będzie jeszcze fajniej niż tu. Teraz co ja mogę tu zrobić? Nie wiem, co ja mogę tu zrobić. Widzę, gdzie te kółka były. Widzę, ale tu mi się nic nie dzieje. Gumkę mam niebieską, już mi farbuję. To jest jeszcze mokre. Zobaczymy tutaj. No, powiem Wam, że ciekawe. Ciekawe, może ktoś odkryje sekret tego białego czegoś. Ale albo ja coś robię źle. Ale tutaj fajnie to wygląda. Nie, tu już jakby mi gumka nie działała. Zobaczcie, zwykła akwarela mi się nawet nie zmazuje. Tutaj mi się zmazywało wszystko dookoła też. A tutaj nie. Ale to może być fajne do malowania obrazów właśnie jakichś tam akwarelowych. Testy zakończyły się powodzeniem jak dla mnie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że za 5 zł, no niecałe 6. Te kredki spełnią rolę faktycznie akwareli. Udało się. Nie bardzo sobie poradziłam z tym białym czymś. Może ktoś z Was sobie z tym bardziej poradził. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i właśnie dzisiaj w rozdaniu wystarczy zostawić komentarz, czy macie doświadczenie z tymi kredkami i czy widzicie inne zastosowanie tych kredek niż to, co ja tutaj wyczyniałam. Jestem bardzo ciekawa. Powiem Wam, że mają potencjał. Dla kogoś, kto lubi akwarele, na pewno fajna zabawa będzie. Jak dla mnie można stworzyć naprawdę fajne tła, można sobie nawet pomazać, rozmazać, do tego położyć coś na przez maskę, pochlapać. Fajnie się rozmazują na folii, więc można też sobie blendować te kolory. Jak najbardziej zdadzą tutaj test pod tym względem. I dzisiaj osoba, która zostawi mi komentarz na YouTubie, zasubskrybuje kanał, zostawi łapkę w górę i naciśnie dzwoneczek, może zdobyć właśnie taki zestaw tych kredek akwarelowych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli weźmiecie udział w zabawie i zostawicie mi komentarz i swoje jakieś tam doświadczenia mi opiszecie, bądź podrzucicie jakiś fajny temat, gdzie można je przetestować albo co z nimi jeszcze zrobić. A osoba, która na Instagramie ma ochotę zdobyć art journal, pamiętajcie, że mamy rozdanie w dwóch miejscach. Wybieram osobę z YouTube'a i z Instagrama, więc osobno możecie zostawić komentarz na Instagramie pod tym zdjęciem. To jest bardzo ważne, żeby zostawić pod tym zdjęciem komentarz, zaobserwować profil Art Story Karolina. I zostawcie mi komentarz, czy tworzycie w ogóle wpisy do art journala, czy widzicie się w ogóle w tym art journalu, czy chcielibyście zacząć cokolwiek, co dotyczy właśnie wpisów art journalowych. Powiem Wam, że art journal bardzo fajny, bardzo, bardzo fajnie się w nim pracuje. Ja też sobie zostawiłam jeden i na pewno będę z niego korzystać. Także jeżeli macie ochotę zdobyć właśnie coś z tych rzeczy w rozdaniu, pamiętajcie, że jeszcze dokładam maskę, tekturkę i HDF.
do tej paczki, która do Was poleci, więc wydaje mi się, że warto powalczyć, tym bardziej, że wystarczy zostawić komentarz, zasubskrybować kanał albo obserwować Art Story Karolina. Jeżeli macie coś, co mogłabym jeszcze dla Was przetestować, chcielibyście zobaczyć to na moim kanale, to koniecznie też dajcie mi o tym znać. No i to już tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.